Zależy mi bardzo, żeby Warszawa była otwarta, żeby Warszawa była tolerancyjna. I dzisiaj dokładnie taka jest. To już kolejny przemarsz Parady Równości ulicami Warszawy, ale pierwszy pod honorowym patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który mówił, że tego typu imprezy to promowanie otwartości i tolerancji. Nie każdy musi chodzić na Paradę Równości, ale powinien wykazywać się tolerancją dla wszystkich mniejszości. Tak jak nie każdy musi chodzić w niedzielę do kościoła, ale powinien wykazywać się szacunkiem dla naszej tradycji. Szacunek dla tradycji, o którym mówił Rafał Trzaskowski, został pokazany dobitnie przez jednego z działaczy LGBT, Szymona Niemca, organizatora pierwszej Parady Równości w Warszawie w 2001 roku. Dziś imitował on odprawianie mszy świętej. Szymon Niemiec podaje się za biskupa Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego w Polsce. Święcenia miał przyjąć w Anglii. Jednak tak zwany Kościół Ekumeniczny przestał istnieć w Polsce w lutym tego roku. Podczas bluźnierczej prowokacji interweniowała policja. Krótko po tym Niemiec przemawiał zaraz po Rafale Trzaskowskim na pierwszej platformie parady. Zobaczcie, jest nas ogrom ludzi, którzy nie boją się powiedzieć: jestem, kocham, chcę żyć. Zmieniło się też na gorzej. To jest pierwsza parada, na której zostałem zatrzymany przez policję pod zarzutem obrazy uczuć religijnych. Ja, ksiądz, w tym kraju każda uroczystość zaczyna się od mszy, z wyjątkiem Parady Równości. Na pikniku poprzedzającym Paradę Równości zebrały się dziesiątki głównie młodych ludzi, którzy, jak mówią, chcą równego traktowania wszystkich. Według mnie tęcza nie oznacza tylko gejów, lesbijek, jak to się mówi tak kolokwialnie, tylko wszystkich. Po prostu, żeby wszyscy byli równi, a nie równi i równiejsi. Chcemy, żeby w naszym kraju żyło się tak samo dobrze jak na Zachodzie. Chcemy, żeby wszyscy mieli równe prawa i dostęp do tego samego, co nasi zachodni przyjaciele. Dlatego tu jesteśmy, jest dla nas bardzo ważne. Tolerancja i miłość i przyjaźń, i to właśnie można poczuć na tej paradzie. Nie mamy pełni praw, ponieważ nadal nie możemy mieć tych samych praw, co osoby hetero. Imprezę wsparły 33 ambasady w Polsce, między innymi Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.